Grzegorz Michter, dobry wieczór Państwu. Pierwszy Sopocki Festiwal odbył się w 1961 roku. Jego gospodarzami byli m.in. Irena Dziedzic i Lucjan Kedryński, a wśród wykonawców znaleźli się Irena Santor, Violetta Villas i Jerzy Połomski. Pomysłodawcą festiwalu był sam Władysław Szpilman, wybitny kompozytor muzyki poważnej i rozrywkowej, ten sam, który stał się bohaterem filmu Romana Polańskiego Pianista. Trzy pierwsze edycje festiwalu miały miejsce w hali Stoczni Gdańskiej, później przeniesiono go do Opery Leśnej i tak już zostało do dzisiaj. Przez te wszystkie lata festiwal obrósł wieloma anegdotami. Do legendy przeszedł szalejący za kulisami Charles Aznavour, ponieważ śpiewająca przed nim Czeszka nie chciała zejść z estrady. Z kolei zespół Błoniem chciał latać tylko białym helikopterem, przemalowano więc wojskowy śmigłowiec, a pewien konferansjer, prowadząc koncert z jugosłowiańską spikerką, z rozbrajającą szczerością przyznał się, że nie zna jugosłowiańskiego. Tyle wspomnień, już za kilka minut rozpocznie się 40. jubileuszowy festiwal w Sopocie. Otworzą go Skaldowie i ich goście, po których wystąpi zespół Gotham Project. Ze względu na niesamowitą scenografię, jaka stanęła w Operze Leśnej i rozmach widowiska, wszystkie koncerty obejrzymy w formacie panoramicznym, czyli tak jak w kinie. Zapraszam i życzę miłego wieczoru.